8000 hektarów lasu. W granicach nadleśnictwa Czers 2000 hektarów lasu. Miejscowością, która najbardziej ucierpiała w województwie pomorskim jest niewątpliwie Rytek. My mieliśmy takie tutaj w Ośrodku Kultury rano spotkania, na które też przyszli niektórzy mieszkańcy. Zarzucali mi, że nie dotarłam w sobotę do wszystkich miejscowości. Już tłumaczę, dlaczego było to niemożliwe. Dlatego, że nie było komunikacji. My przejeżdżaliśmy przez ulicę Ryta i dowiadywaliśmy się, pytaliśmy ludzi, czy wiedzą, gdzie wystąpiły największe, najgorsze przypadki. Chodziło